dobry, moi mili, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a tutaj obiecany Audi A4 V8 w Quattro z silnikiem tym mocniejszym, żeby miało co to napędzić, 170 koni. Oczywiście jest to manual i przy okazji dodam Wam jeszcze, że wóz jest no 10 rok, praktycznie 11, bo to jest końcówka grudnia i mamy tu przebieg 292 tysiące, czyli chyba taki normalny jak na zaraz 14-letnią brykę, czyli około 20 rocznie. Auto w fajnym wyposażeniu, jak widać są tu felgi 18, ja miałem takie same na A6, C7, możliwe, że ktoś założył te, albo B8 też wychodziły z tym. Oczywiście fajne srebrne wstawki, nie wiem czy widzicie, ale teraz widać. Mamy dach, panoramę, czujniki parkowania, tył, dopinany hak. Sportowe fotele, oczywiście auto po tym mają lifcie, gdzie już macie z tyłu diodki w klapie. Ładnie, przyjemnie utrzymane. O serwisach już opowiadałem, bo nagrałem je wcześniej, ale jest wyserwisowane. Nie jest dziś poobijany ten wóz. Oczywiście mam też również czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i też asystenta tego, czy coś jest na czasie, nie ma na drugim pasie tego antyzderzeniowego. Cóż jeszcze o aucie, no co, stylistyka się nie postarzała, bo wiem, że opowiadam to przy każdym B8, a strasznie mam ich dużo, ale te wozy naprawdę są ładnie, że tak powiem, się starzeją, nie widać po nich tak szybko wieku, ta czarna lampa, te paski LED-owe naprawdę wyglądają świetnie. Dodam jeszcze, że napędy działają, jak tutaj nawet chwilę się pojeździłem bez problemu na tym śniegu, to auto sobie idzie. No i cóż, jeszcze powiem Wam, że fajny środek, bo fotele elektryczne, sportowe, takie jak w S-Line, jasny, widny środeczek. Z tyłu jeszcze macie ISOFIX. Proszę, tak Wam pokażę na szybciocha. Ładnie się to prezentuje. A, no i jeszcze jest jeden bajerek. Nie wiem, czy teraz znajdę kluczyki, ale muszę. Macie elektrycznie otwieraną klapę, proszę. Bach, bach, bach. Bardzo wygodne rozwiązanie, też mam w swoich autach, przydaje się, powiem Wam uczciwie. No i w tym macie pod tym hak chowany. Audi sobie dosycha, a ja zaczynam Wam nagrywać książkę serwisową. Serwis jest prowadzony do końca. Nie wszystkie były wpisy robione oczywiście w Audi, ale później też w takim serwisie znany w Niemczech, 1A. One mają sieć, te serwisy w całym kraju. Proszę, tu macie wymianki 141, 171, mniej więcej to 30 tysięcy, niektóre troszeczkę krócej. Proszę, tutaj macie zaznaczone, kiedy był pasek 142 San Rimen. Proszę, to jakieś 248, jakieś chyba to są hamulce, brems. Potem dalej 277, 285, jakiś niedawny wpis. Mamy teraz 292. Z książki serwisowej to wszystko. A teraz Wam opowiem o wnętrzu pojazdu, bo wnętrze jest fajne, takie jak lubicie, właśnie w sporcie. Dobra, lecę od lewej strony. Spójrzcie, alkantarka, którą się fajnie gładzi. Jak widzicie, to jest taki meszek, więc można sobie to ładnie wygładzić. Przyciski standardowe, ustawianie lusterek. Tutaj przycisk do otwierania elektrycznej klapy. Tutaj nie podrapane, bo jak często jeżdżą, pamiętam, to potrafi być podbijane te listewkeczki. Tutaj jeszcze w lusterku, nie wiem czy widzicie, macie ostrzeganie. O, czy tutaj coś się dzieje na pasie ruchu. Proszę, załączyło się na chwilę. Pokażę Wam mój boczek, ładny, cały, skóra niepoprzecierana. Dalej przechodzimy sobie na włącznik świateł, standardowy, z automatem. Nic szczególnego, niepodrapany, ładnie wygląda. Dalej sreberko jest wokół licznika. Licznik lepszy, ten komputer, bo już mamy ten taki mały lift z kilkoma wskazaniami. Więcej, że tak powiem, punktów wyświetleniowych na tym i na tym. Obydwa są oczywiście kolorowe. Kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia, tempomacik. A tutaj automatyczne sterowanie, wycieraczek przedni, ściera ładna. Jakieś delikatne zadrapanie od paznokcia się znajdzie, ale farba jest cała. Proszę, Audi Multimedia, wejścia na kartę SD, na płytkę, a w schoweczku mamy jeszcze zmieniarkę CD i papiery od haka i tam dodatkowy kluczyk. Oczywiście, jak już wspomnę Wam później, jest to Quattro. No i co się jeszcze przydaje? Klima automatyczna, dwustrefowa, grzane fotele. Oczywiście jak się tu zmieniacie, to też się zmienia
na ekraniku, dalej na środeczku też skórka. A tutaj jak widać on ma zapalanie bezkluczykowe, naciskacie sobie przycisk start stop i auto po prostu zapala. Cóż, auto ma jeszcze nawigację, dlatego ten panel nie jest tutaj, tylko macie to tu. Czy coś jeszcze warto powiedzieć, jak widać nie było palone, jest tu czyściutko. Z tyłu są podgrzewane kanapy, dwa miejsca na kubki, tak jak w każdym B8. Tutaj podłokietnik. Podłokietniku jeszcze macie AUXa, ładne sportowe fotele, oczywiście szklany, uchylny dach. Teraz roletka rozwinięta, żeby było widno. Z tyłu też ładnie. I ogólnie ten samochód naprawdę przebiegł blisko 300 tysięcy. A w środku jest naprawdę ładny, utrzymany, czysty, niepodrapany. Więc wszystko zależy, jak wiecie, od użytkownika, który to auto posiadał wcześniej. Jeżeli ktoś dbał o samochód, to żaden przebieg nie będzie mu straszny, jeżeli wszystko będziecie robili na czas i nie katowali tego wozu. A zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że lusterko wsteczne jest w fotochromie. Cóż, o wozie to tyle. Jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, ewentualnie komentarz lub mail. A można też je również zadać na moich mediach społecznościowych, takich jak Mawka Rauta na Instagramie czy na Facebooku. I jeszcze warto na pewno dodać, że każde auto możecie u mnie kupić z gwarancją do roku czasu. Jest ono również zawsze opłacone. A jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę go dowieźć na lawecie. A jeżeli ten samochód filmu się sprzedał, a szukacie podobnego, chętnie mogę Wam poszukać następnego na zamówienie lub też innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają. A jeżeli chcecie sprawdzić ofertę aktualną, wbijcie na mawkarotomoto.pl. Pozdrawiam, cześć!